Wow, zobaczcie. Tak wygląda Słupsk dalej. Stary Słupsk tak wygląda, zobaczcie. Wszystko zamurowane. Tu kiedyś był sklep. Tu na prostej ręką wam pokażę, patrzę, był sklep za tym samochodem. Idziemy dalej. Chciałem wam pokazać stary tor, który już nie istnieje, który przebiegał za ulicą Rybacką w Słupsku. Już nie istnieje. Przejdziemy się starym torem. Zobaczcie tutaj ładne budyneczki. Tutaj oczywiście spółka energetyczna tutaj jest. Tu jest wiadomo, kto tu jest. Bo uwaga, obiekt monitorowany. No tak. Dupa Jasiu. Dobra. Dupa Jasiu ten. Idziemy dalej. O, policję słychać. Słuchajcie, słychać policję w tle. A my pójdziemy starym torem. Słuchajcie, od Rybacki, który szedł, który służył po to, żeby ze słupi kłody brać, czyli rzuty, żeby, tak to powiem, spływem kłody pakować na wagony i je wywozić. Dobrze. Proszę Państwa, tu są nowe osiedla. Tutaj był kawałek parku. Ten kawałek parku został zabrany. A tu, proszę Państwa, kiedyś, kochani, szedł tor. Zobaczcie. A my teraz tutaj mamy ogrodzenie. Se przejdziemy tutaj. Ja was tutaj przeprowadzę. Tutaj szło, słuchajcie, torowisko. Tąże drogą tutaj, gdzie wam pokazuję ręką, szło torowisko. Tu szło torowisko, słuchajcie, które służyło do, tak zwana bocznica tutaj była. I tutaj ten. Tutaj pociągi stały i odbierały drewno, które było ściągane z tego. Czekajcie, przejdziemy na drugą stronę. Zobaczcie, tutaj mamy troszeczkę starych budynków. Byście sobie zobaczyli stary Słupsk przed parkiem. Teraz poczekajcie, bo tutaj jest ten. Tutaj zobaczcie, jest zbudowane, nowość jest zbudowana. Muzyka gra ostro. Na ostro muzyka, słuchajcie, gra. To jest nowy budynek, to jest nowa plomba wstawiana. Patrzcie. Tutaj wszystko były, słuchajcie, te zakłady. I tutaj wszystko stały wagony. Zobaczcie. Tu je. Patrzcie. Prywatne posesje. Pan siedzący na budowie. Budowa jakaś. Budowa nowego obiektu w Słupsku. Ryka startująca. Ale chciałem wam pokazać co innego. Torowisko. Idziemy, słuchajcie. Ja postaram się przyspieszyć. Dobra. Słuchajcie, jesteśmy na dobrym tropie. W dobrym temacie. Ja teraz pójdę starym torowiskiem, dobrze? Słuchajcie. Reklam nie będziemy tutaj zamieszczać. Bo za reklamy się płaci w Polsce. YouTube nie uznaje reklam. Dobrze, mamy tutaj jakąś drogę, której tutaj nigdy nie było. Ale proszę Państwa, ja schodzę tutaj. Tu schodzimy. Idziemy starym torowiskiem. Tu leciały, proszę Państwa, szyny. Po tych szynach nie ma nic. Zobaczcie, mamy studzienki. Po tych szynach nie macie nic. Zobaczcie. Tu leciały szyny. Tu były szyny. One sobie biegły tam na wprost. Pokażę palcem. I ten. I one sobie tam biegły. Tak to powiem. Zobacz. One sobie tam biegły. Tak biegły. Tutaj mamy rozwój cywilizacji, czyli kuflowy mocny. Ten. I mamy tak zwany złomik. Proszę bardzo. Tam na wprost leciał tor. Po torze nie zostało nic. A tu leciało torowisko. Słuchajcie. Leciało torowisko. Tutaj jest park. I w tymże parku, słuchajcie, jest przystań, gdzie można było, w cudzysłowie, gdzie
wyciągano kłody i pakowano na pociągi i wożono w latach 70. i 60. ubiegłego wieku. To jest stare osiedle, ulica Rybacka. Jesteśmy bardzo blisko ten. Zobaczcie, tu jest park. Park. I z tego parku właśnie tam jest przystań, gdzie nawet łowiłem ryby. No i to tak było. I wszystko się zmieniło, zostało odnowione. Proszę bardzo, to jeszcze macie tam w tle z tyłu starą zabudowę, nieodnowioną. A reszta jest odnowiona, zobaczcie. Dobra, kochani, trzymajcie się.